Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. W dzisiejszym tygodniku nadwiślańskim, takiej gazecie, która jest wydawana tutaj w regionie świętokrzyskim i rzeszowskim, no bo to jest Stalowa Wola, Staszów, Tarnobrzeg, Janów Lubelski, Niska, Opatów, Sandomierz, jest taki tygodnik, jest artykuł o tej mojej świetlicy, no mojej, naszej. Ja ją wyposażyłem, ale tam pracowali też wolontariusze z dziećmi, więc będę mówił naszej, no naszej, czyli wolontariuszy i tych dzieci i młodzieży. Jest artykuł walka o świetlice trwa. Tutaj o Państwo mogą sobie zobaczyć ten artykuł. Tak on wygląda. I to jest dla mnie cenny artykuł, dlatego że on przypomina o tym, że my cały czas walczymy o tą świetlicę Hades, którą prowadziliśmy tam w Liceum Wyszyńskiego w Staszowie, no i od pół roku nie możemy jej tam prowadzić. Ja, proszę Państwa, najpierw nawiążę tak trochę teoretycznie do pewnych moich wcześniejszych odcinków. Ja Państwu mówiłem o sytuacji w Anglii, o tych zamieszkach, o tych rozruchach wywołanych przez hordy, no bo to inaczej nie można nazwać tych nastolatków i dzieci, no fatalnie wychowanych na pewno i wręcz o jakichś takich bandyckich już skłonnościach. I tutaj, proszę Państwa, znowu pokażę książkę Miltona Friedmana Wolny Wybór. Ja, bo akurat czytam rozdział, bo ja sobie taką książkę przypominam, bo ja ją czytałem wiele lat temu, kilkanaście lat temu, może ze 20. A teraz ją sobie przypominam, żeby Państwu tam paru rzeczach powiedzieć. I on tutaj mówi o tym, że wtedy, kiedy państwo nie będzie się wtrącało do opieki społecznej, do pomocy ludziom, to wtedy ludzie sami sobie będą pomagać. No i tutaj akurat czytam rozdział o tym, jak wielcy milionerzy amerykańscy, czy miliarderzy w XIX wieku, którzy, no i na początku XX wieku, którzy dorobili się ogromnych fortun, oni potem wielką część tych fortun przeznaczali na cele społeczne. Tworzyli jakieś fundacje, które zajmowały się organizacją bibliotek, sal koncertowych, jakichś muzeów, no to przecież Państwo jak słyszą jakieś czasem koncerty, to jest jakieś tam Carnegie Hall, no to przecież od nazwiska wielkiego potentata chyba stalowego Carnegie, on chyba też kolejami się zajmował, no Rockefeller Center, no to Rockefeller to wielki bankowiec, który no, był chyba najbogatszym w pewnym okresie człowiekiem świata. On też sporą część swojego majątku przeznaczył na takie różne fundacje. No jest fundacja Forda, też Państwo chyba wiedzą, kto to był, Henry Ford. No i ten pan Milton Friedman, ekonomista, laureat Nagrody Nobla, o tym pisze. No i proszę Państwa, no takim żywym potwierdzeniem nieteoretycznym z książki pana Miltona Friedmana i z Ameryki, ale ze Staszowa, no to jestem ja. Ja co prawda nie mam majątku takiego jak tamci wymienieni przeze mnie Carnegie, Rockefeller czy Ford. No mój majątek to jest równowartość jakiegoś ich jednego lepszego samochodu pewnie, ale ja też mam taką ciągotkę do tego, żeby pomagać. I nie tylko ja, ale i wolontariusze, ludzie dobrej woli, którzy mi pomagali. Czyli po prostu w ludziach, w większości ludzi, ja nie jestem jakimś wielkim wyjątkiem, ani ten Ford nie był wyjątkiem, ani ten Rockefeller. Ja tylko po prostu rzucam Państwu jakieś przykłady, no takie namacalne, żeby Państwo mogli pomazać. No mnie można przyjść i pomazać, jak idę na rynku, że jest taki człowiek. Forda no nie bardzo można pomacać, ale można poklepać samochód produkowany przez Forda. No oczywiście już nie tego Henryka Forda, tylko jego jakichś spadkobierców, następców. No więc proszę Państwa, no w ludziach jest chęć pomagania innym ludziom. I w normalnym społeczeństwie no to ta chęć znajduje łatwe ujście. No po prostu ktoś pomaga i nikt mu w tym nie przeszkadza. No niestety no nie w socjalizmie, w którym my żyjemy. No bo jeżeli chodzi o edukację, no to jest pełny socjalizm. Tam jest szkoła państwowa. No szkoła państwowa no to jest socjalizm. No to chyba sobie Państwo zdają sprawę. Szpital państwowy to jest socjalizm. No i w tym socjalizmie, tak jak mówiłem kiedyś, no są problemy, które nie są znane w żadnym innym ustroju i trzeba je bohatersko pokonywać. No ja te problemy próbuję bohatersko pokonywać. No od pół roku ta świetlica, którą ja wyposażyłem, wolontariusze tam za darmo pracowali na rzecz tych dzieci. Znaczy za darmo, jeżeli ze strony ani gminy, ani państwa, nikt im nie płacił za to z tych instytucji, a pomoc dla tych dzieci była, nie możemy działać. No pół roku jest to zamknięte. No jest to zupełna paranoja. Ja przypomnę Państwu, no bo w tym artykule są tam jakieś argumenty podawane, dlaczego my tam nie możemy działać. Po prostu to było tak. Nie wiem, czy od samego początku Państwu to opowiadać. No ja w tej szkole w Wyszyńskim chciałem założyć taką świetlicę już od 2002 roku.
Tam było pomieszczenie na zewnątrz, takie pomieszczenie, które było niewykorzystywane przez kilka lat. I tam najpierw chciałem tą świetlicę założyć, oczywiście w mniejszej skali wtedy, bo nie miałem jeszcze takich pomysłów, jakiegoś takiego rozmachu. No i tam się nie dało, no dyrekcja szkoły tłumaczyła, że tam mieszkają pracownicy budowy. Wtedy tak to tłumaczyła dziennikarzom, jeżeli się o tym, wtedy kiedy się o tym dowiedzieli, no dowiedzieli się oczywiście ode mnie. No, proszę Państwa, no ja czytając ten artykuł o tych pracownikach budowy, że tam mieszkają, a wiedząc, że drzwi nie są otwierane przez no przynajmniej wiele miesięcy, bo tam była taka wielomiesięczna pajęczyna na tych drzwiach od góry do dołu, a w oknach były kraty, no poszedłem na policję, zgłosiłem po prostu morderstwo, czy zabójstwo, czy jakąś śmierć niespodziewaną, no bo skoro pracownicy budowy mieszkają, a nie wychodzą, no to ktoś tam musiał zginąć. No i policja nawet była, oglądała to miejsce. No okazało się, że proszę Państwa, że tam nikt nie mieszka. No po prostu był taki wykręt. No teraz dyrekcja mówi, że... Aha, i ja po 9 latach, no po 8, zrobiłem tą świetlicę w barku szkolnym, który po prostu był prywatny barek. Barek wynajmował te pomieszczenia od szkoły, a ja się umówiłem z tym barkiem, że nie będę im przeszkadzał, jeżeli po lekcjach, wtedy kiedy oni zamykają te pomieszczenia, no bo dzieci w szkole nie ma, to ja tam zrobię świetlicę. No i z tym barkiem udało mi się bardzo łatwo dogadać z właścicielami tego barku i tam po kilkunastu minutach rozmowy, no wszystko było dograne co i jak. I ja przez 1,5 roku w tej szkole jednak funkcjonowałem. Dyrekcję szkoły o tym nie zawiadamiałem, no dlatego, że znałem po prostu ich podejście z tego pierwszego razu, że tak powiem, gdzie się nie dało tej świetlicy założyć. Więc dogadałem się z tym barkiem. No i przez pół roku tam sobie owocnie działaliśmy, ja z wolontariuszami. Ja wyposażyłem w sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych tą świetlicę, czyli kupiłem 7 stołów tenisowych, no nie będę Państwu wymieniał, no kupę sprzętu takiego i fitness i do gier, te stoły tenisowe, stoły bilardowe, jeden taki na stałe stół bilardowy i kilka takich składanych, szafy, stoły, stoliki, książek za kilkanaście tysięcy złotych takich dla dzieci, takich różnych encyklopedii, różnych takich kolorowych książek, które one potem te dzieci czytały. No i to wszystko funkcjonowało. Dzieci dostawały zawsze bułki słodkie na koniec albo w trakcie zajęć. No bo niektóre były niedożywione, a w ogóle dzieci lubią bułki, no więc to była taka zachęta i nagroda. No i to wszystko, no nie będę Państwu opowiadał szczegółów, no są artykuły na ten temat, mogą sobie Państwo tam na mojej stronie wejść w takie menu pod banerem Istota sprawy i tam jest kilka artykułów na ten temat, więc sobie można przeczytać, jak to wszystko funkcjonowało. No i w pewnym momencie właściciele tego barku zostali stamtąd, szkoła zerwała z nimi umowę, z właścicielami barku. No i w tym momencie no, my znaleźliśmy się też na bruku. No bo nie było już od kogo tych pomieszczeń wynająć, czyli po prostu od prywatnego barku mogliśmy wynająć. Natomiast od szkoły się okazało, że już nie możemy, szkoła z nami nie chce rozmawiać, no po prostu nie i koniec. No sprawa zrobiła się głośna, było Radio Kielce, tutaj była taka transmisja na żywo, no i wtedy tam pani dyrektor i pan starosta zapewniali nas, że no na razie nie możemy działać, ale będzie przetarg na prowadzenie tego barku, no i jak ten przetarg będzie rozstrzygnięty, no to i szkoła, i starostwo zaapeluje do nowych właścicieli barku szkolnego, żeby nam pozwolili tam działać. No a do tego czasu ja muszę tam wszystkie te rzeczy pozabierać. No i proszę Państwa, to jest taki trochę dziwny argument, bo ten prawdziwy barek szkolny, proszę Państwa, to jest takie pomieszczenie 4x4, 4 metry na 4 metry, z którego my nigdy nie korzystaliśmy, bo tam w tym barku stała lodówka, tam stała mikrofalówka, czajnik elektryczny na wodę, jakieś półki na napoje, no jakaś tam kasa fiskalna, jakaś tam lada, no i to było to pomieszczenie 4x4, to jest ten barek szkolny. I my z niego nie korzystaliśmy i my z niego nie musimy korzystać, po prostu to jest ten barek szkolny. Natomiast 300 metrów kwadratowych wokół tego barku szkolnego, a to jest właśnie ta nasza świetlica, a przy okazji taka sala do zjedzenia dla dzieci, jak sobie w barku kupią hot doga, bułkę czy cokolwiek innego. No i proszę Państwa, no i chyba z Państwa się zgodzą, że nie ma żadnego problemu, żeby do godziny 14 przychodziły tam dzieci z liceum i tam sobie jadły, siedziały, rozmawiały, a po godzinie 14, kiedy już nie ma lekcji, no żebyśmy tam mogli sobie zrobić tą naszą świetlicę.
bo my te wszystkie rzeczy takie, które były potrzebne do działania świetlicy, chowaliśmy do innych pomieszczeń. Bo tam jest takie pomieszczenie pod schodami, gdzie chowaliśmy stoły tenisowe, stoły bilardowe, jakieś rowerki, steperki, piłkarzyki takie dla dzieci. Oraz są dwa osobne pomieszczenia, w których trzymaliśmy książki i stoły. Natomiast ta sala taka jadalna, no to ona była zawsze przez nas opróżniana. Z wyjątkiem stołu bilardowego, który sobie tam stał na środku, ale on niczemu nie przeszkadzał. No i proszę Państwa, no i krótko mówiąc, szkoła niezależnie od tego, czy ta świetlica tam jest, czy ten mój sprzęt stoi, czy nie stoi, no w każdej chwili może wynająć barek, no bo ten barek to jest to pomieszczenie, które my nie korzystaliśmy z niego. To jest to pomieszczenie 4x4 do zrobienia po prostu prostych posiłków, bo tam nie było żadnych obiadów, nic takiego, no po prostu hot dogi, bułki, pączki i jakieś tam kanapki takie trzymane w lodówce. No i to wszystko się w tym pomieszczeniu mieściło, 4x4. No więc najpierw argumentowano, że po prostu no, nie można tego przetargu zrobić na to pomieszczenie, ponieważ w innych pomieszczeniach są moje rzeczy z tej świetlicy. No co jest no, moim zdaniem, proszę Państwa, absurdem. Teraz tutaj w tym artykule sobie czytam ze zdumieniem, że szkoła tam jakiś remont chce prowadzić oraz to pan starosta mi mówił w czasie rozmowy chyba dwa dni temu, jak byłem w starostwie. No ale proszę Państwa, no to też jest jakiś przykład jakiejś kompletnej paranoi, dlatego że te pomieszczenia wyglądają w ten sposób, że są płytki na podłodze, płytki do samego sufitu. No to jest tak zrobione. No więc i te płytki są wszystkie całe, no one są niebieskie. No owszem, można je po prostu pozrywać i dać płytki, powiedzmy, zielone, seledynowe, no różowe, pomarańczowe, no jakiekolwiek inne. No białe to nie polecam, no bo się każdy płyk na nich będzie widać. No ale te niebieskie tam są zupełnie, zupełnie świetne. Tak przy okazji, one są tak dobrze położone, proszę Państwa, że żadna nie odpadła, żadna nie pękła. Jeżeli by Państwo chcieli sobie położyć płytki gdzieś w domu lub jakiejś instytucji, to ja radzę się zapytać dyrekcji ogólniaka, kto te płytki kładł, dlatego że zrobi to bardzo fachowo. No one są tam bardzo trwale zrobione. To są bardzo porządne płytki. Wszystkie instalacje oczywiście działały, no bo tam pracował do stycznia pracował barek szkolny. No więc skoro pracował barek, no to chyba Państwo sobie zdają sprawę, że elektryczność działała, kanalizacja działała, woda działała, no bo ten barek został usunięty stamtąd nie dlatego, że tam coś nie działało. On został usunięty no, z innych powodów, o których tam, no mogę powiedzieć nawet. Chodziło o to, że właściciele tego barku organizowali tam w weekendy, znaczy nie tyle organizowali, co wynajmowali te pomieszczenia barku na jakieś tam imieniny, chrzciny, jakieś nawet małe wesela, coś takiego. No i to tam było przez wiele lat tak wynajmowane. No i szkoła temu nie przeszkadzała. Natomiast no jak ktoś tam jakiś donos do kuratorium zrobił, no to szkoła natychmiast tamtemu barkowi rozwiązała umowę. Zamiast po prostu powiedzieć tym ludziom, że no nie róbcie takich rzeczy na przyszłość i wtedy oni musieli się z tym pogodzić, no bo będąc zagrożeni tym, że muszą zrezygnować z działalności, no to by tego nie robili, no ale szkoła postąpiła trochę inaczej. No ale to już jest nie mój ból, nie mój problem, no to był problem tych właścicieli tego barku, bo mieli wtedy problemy, rzeczywiście. No bo to prowadziła wtedy taka pani, która no, samotnie wychowywała tam chyba dwójkę dzieci. No i miała spory problem i finansowy, i organizacyjny, jak to wszystko zrobić, no ale szkoła tu byłaby bezlitosna wobec niej. No i oczywiście wobec nas również, którzy tam prowadziliśmy świetlicę. No więc proszę Państwa, no więc skoro tam dało się organizować chrzciny, imieniny, osiemnastki i tak dalej, to sobie Państwo zdają sprawę, że tam instalacje musiały wszystkie działać. Także to nie jest tak, że wody nie było, że kanalizacja, że rury popękały, że światła nie było. No nie, no po prostu ci ludzie się dowiedzieli nagle, że mają tam zerwaną umowę. No więc krótko mówiąc, proszę Państwa, no tam jedyny remont, jaki można zrobić, to ewentualnie w paru miejscach pobielić sufit. No bo wiadomo, no, to był sufit, który nie był wyłożony płytkami, no więc to się tam gdzieś tam w paru miejscach mogło pobrudzić. No ale tutaj muszę zapewnić Państwa, dyrekcję szkoły i władze powiatowe, że żaden z moich mebli, stołów tenisowych, stołów bilardowych, szaf, krzeseł i tak dalej, nie stoi na tym suficie. No po prostu sufit jest zupełnie wolny, także po prostu w każdej chwili można go spokojnie malować nawet cały, chociaż tam całego nie trzeba malować, no ale jakby ktoś się uparł, to nawet cały można pomalować i tam żaden mój sprzęt w tym nie przeszkodzi. Bo do sufitu nie jest przyczepiony, ani nie jest na nim postawiony, bo by spadł. No.
Więc proszę Państwa, no z tym remontem no to jest też jakaś taka no, dziwna historia. No proszę Państwa, mówiąc krótko, proszę Państwa, no sprawa jest dziwna. No i tak to jest w socjalizmie. Ja nie wiem, czy ci panowie Henry Ford, czy Carnegie, czy Rockefeller nie podłamaliby się w takich sytuacjach. Ja się czasem troszkę podłamywałem, ale ten artykuł mi dodał znowu skrzydeł. No po prostu no, są ludzie, którzy się interesują tą świetlicą. Zwłaszcza, proszę Państwa, że... Aha, tu takich parę cytatów Państwu powiem. No jeden cytat to jest taki, że pan Andrzej Kruzel mówi tak dziennikarzowi. Pan Zarzycki ubzdurał sobie, że Hades jest jego i nie docierają do niego żadne argumenty z naszej strony. No i proszę Państwa, no rzeczywiście, ja sobie ubzdurałem, że Hades jest mój. To jest prawdą. Dlaczego, proszę Państwa? No dlatego, że ta szkoła jest państwowa. Jeżeli ona jest państwowa, to ona jest w jakiejś tam jednej 40-milionowej, bo tyle nas jest tutaj Polaków, mniej więcej, jest też moja. No tak samo jak w jednej 40-milionowej jest on i pani dyrektor Zorykowskiej i pana starosty Kruzla i każdego Polaka, Kowalskiego, Malinowskiego i tak dalej. Więc jest to własność wspólna. Więc również w pewnej cząstce moja. No i teraz ja w trosce o tą własność chcę, żeby ona po 14 była wykorzystywana na tą świetlicę. Dlatego, że jest masę dzieci z takich biednych rodzin, jest masa młodzieży takiej zagrożonej patologią, która dzięki temu, że tam przychodziła, no to edukowała się, jakoś wychowywała też, no i mogła jakoś sensownie spędzić czas z wolontariuszami, grając w tenisa, w ping-ponga, w szachy, czytając książki, no tam no różne rzeczy robiliśmy. A planowaliśmy jeszcze więcej różnych rzeczy. Na gitarze tam niektóre dzieci się uczyły grać i mieliśmy sprzęt do... Mieliśmy takie przenośne pianino, znaczy no, keyboard taki profesjonalny, który nam ktoś ofiarował. No więc proszę Państwa, tak to jest. No po prostu rzeczywiście czuję się współwłaścicielem tego Hadesu, bo to jest państwowe. Gdyby to było prywatne, no to oczywiście no, nie mógłbym być współwłaścicielem, ale to jest państwowe. No i o to chodzi. A teraz jeszcze końcowy cytat Państwu powiem, że pan Andrzej Iskra, były burmistrz, obecnie radny powiatowy, powiedział tak. To, co do tej pory robił pan Zarzycki, było ze wszech miar pożyteczne, podkreśla. Zostawienie tej młodzieży samej sobie jest błędem. Na najbliższej sesji poruszę ten problem i mam nadzieję, że uda się znaleźć wreszcie jakieś sensowne jego rozwiązanie. No i to jest dla mnie cenna inicjatywa pana burmistrza poprzedniego, dlatego że ten człowiek rzeczywiście był życzliwy moim pomysłom. Ba, proszę Państwa, on mnie sam natknął tym pomysłem, można powiedzieć, dlatego że ja tą świetlicę, no tak jak Państwo mówię, w 2002 roku próbowałem tam szkołę zorganizować, no i tam się nie dało. Potem przejściowo działałem w Iskierce, ale tam się nie dało z powodów, o których... ona jest za mało na to, żeby tam tyle sprzętu ściągnąć i rozstawić, żeby przyciągnąć dużo dzieci, żeby te dzieci miały zajęcie. No ona jest na to za mała. A ten Hades już jest odpowiedni, a można go rozszerzać o inne pomieszczenia szkoły jeszcze na dodatek. Także tam nie ma problemu z miejscem, z lokum. A przypominam Państwu, że szkoła po 14 stoi pusta, no bo nie ma uczniów. Szkoła nie pracuje na dwie zmiany, ma coraz mniej uczniów. No uczniowie tą szkołę trochę tak zaczynają omijać. Idą sobie do innych szkół, no, które uważają, że są lepsze ich rodzice. No więc tam jest coraz więcej pustego miejsca w tej szkole. No więc to, co mówi... Aha, no i właśnie pan Iskra po prostu kiedyś nawet zadzwonił do mnie, znaczy zadzwoniła jego tam pracownica i zaproponowali mi pracę w takich świetlicach. I ja przez pewien okres jeździłem do Kurozwęg, pracowałem też w takiej innej świetlicy właśnie Iskierka i tam pomagałem dzieciom, no ale... To mnie natknęło tym pomysłem pan Iskra wtedy. Z tym, że... Ja jeżdżąc do Kurozwęg i widząc, że tam jest świetlica, która naprawdę działa sensownie, oczywiście no nie tak jak nasza, bo tam pomoc w nauce była tylko wtedy, kiedy ja przyjeżdżam, a jak już ja nie przyjeżdżam, no to raczej pomocy w nauce nie ma. No chciałem coś takiego zorganizować w Staszowie, no bo jestem staszowianinem czy staszowiakiem, sam nawet nie wiem, jak to się powinno mówić, więc chciałem, żeby coś podobnego było tutaj, a nawet lepszego. No i to się udało tutaj zrobić. No, proszę Państwa, wobec czego muszę już kończyć ten odcinek, bo się rozgadałem. Jeszcze na ten temat wiele powiem. Nie magister Zarzycki, żegnam się z Państwem pełen optymizmu.